W tym nagraniu spróbujemy nazwać związek o następującym wzorze szkieletowym. Zaczynamy od znalezienia najdłuższego łańcucha. Policzmy, ile atomów węgla znajduje się w tym łańcuchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atomów węgla. Teraz policzmy, ile atomów węgla jest w tym łańcuchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomów węgla. I zostaje nam jeszcze ostatnia możliwość. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomów węgla. Pierwsze zadanie wykonane. Najdłuższy łańcuch ma 10 atomów węgla. Mogę od razu zapisać na końcu nazwy węglowodoru dekan alkan o 10 atomach węgla w cząsteczce. Teraz ustalmy, jak nazywa się grupa funkcyjna przyłączona do dekanu. W łańcuchu bocznym znajdują się dwa atomy węgla. Jest to grupa powstała z etanu. Przypomnę, grupa ta nazywa się alkilową grupą etylową. Więc do nazwy dekan dopisujemy z przodu etylo. W chwili obecnej mamy nazwę etylo -dekan. Pozostał nam ostatni ważny krok. Musimy określić, przy jakim lokancie znajduje się grupa etylowa. Pamiętaj, że musimy mieć możliwie najniższy numer dla tego atomu węgla w łańcuchu głównym. Jeśli zacznę liczyć od tej strony, to numer tego atomu węgla wynosi 6. Ale jeśli zacznę liczyć od tej strony, to mamy do czynienia z piątym lokantem. Jest to niższy lokant, więc właśnie w tą stronę należy ponumerować atomy węgla w łańcuchu głównym. Tu masz pierwszy atom węgla, a tu ostatni, dziesiąty atom węgla. Ten węglowodór to 5-etylodekan. Teraz utrudnimy trochę ten przypadek. Mamy nasz węglowodór, do którego dodajemy jeszcze jedną grupę etylową. Powiedzmy, dopiszę ją tutaj. Z tą zmianą musimy wprowadzić kolejną, czwartą zasadę nazewnictwa węglowodorów. A mianowicie, jeśli w cząsteczce alkanu występuje kilka takich samych grup alkilowych, to przed ich nazwą należy dodać przedrostek wskazujący na ich liczbę. a lokanty, przy których znajdują się grupy, należy oddzielić od siebie przecinkiem. Pierwsza grupa etylowa, jak już ustaliliśmy, znajduje się przy piątym atomie węgla. Natomiast druga grupa etylowa jest przy szóstym atomie węgla. Jeśli mamy dwie te same grupy, to należy użyć przedrostka di. Jakby były trzy, przedrostka tri, cztery tetra, pięć penta i tak dalej. Nazwa naszego węglowodoru to 56 dietylodekan. Pamiętaj, że liczbę od słów w nazwie należy oddzielić myślnikiem.